Drużyny mają 70 minut na przygotowanie współczesnych wersji dań rodem z PRL-u. Dzisiaj ten challenge naprawdę wyjdzie. Myślę, że w tym składzie możemy coś odlotowego stworzyć. Robisz sobie fondanta ziemniaczanego, takiego cienkiego, nie, na patelni. Na to dajesz coś z boczku, cebulę. A zrobić jeszcze, ja bym zrobił te kuleczki obok i tam tego. Tam już farsz ziemniaczany, tak, taki jakby całościowy. Tak. Ja zrobię te kule, a wtedy ci pomagam ozory. Dzisiaj jest to praca zespołowa w 100%. Wymyślałam, że możemy z ozoru zrobić carpaccio. Chips ziemniaka. No, do tego. Albo ewentualnie chipsy zrobić po prostu pire, kulkę w panko i puścić to. Oh! Szupiące. Robiłam to w domu kiedyś. Zajebiste. Dobra, dobra. To działamy. Nie za grube? To czemu? Fondant się zrobi przecież na patelni. A do tej babki może byśmy zrobili im jakiś kefir? Nie, żeby już nie kombinować. Nie? Nie, mamy za dużo. Trzeba te pianki porobić przede wszystkim. Jajo, ty to powiedziałeś? Nie kombinować. Gdzie jest przełomowy moment, bo ja, artysta kombinator numer jeden, mówi nie kombinujmy. Woda się zaraz zagotuje. To co mam robić teraz, kochania? Wiesz co, potrzebujemy szalotkę, odrobinę czosnku, żeby tak troszkę inny sos szanowy. Dobrze. Pysia będzie. Dzisiaj z miłością gotujemy. Z miłością i z ozorem. Nie? Tak. O jaki kamień. Dobre. To może by dłużej gotować, może by nie psuć tego. No to dawaj, dawaj. Tylko go rozkroję, dobra. No to let's rock and roll. Macie jakiś przepis na najprostsze ciasto? Kurczę, no drożdże muszą być. No. Przesiana mąka. Już, dobra. Tak, zaczyn. Mleko, drożdże, cukier. Mleko, drożdże, cukier, na później mąka. I co, jajo? Nie, bez jajka. Nie, bez jajka. Goście są dzisiaj naprawdę wyjątkowi, więc trzeba upiec im bułeczki od podstaw. Cieszysz się, Agatko, że Jarek jest z tobą w grupie? No pewnie. Dobrze wam się pracuje? Oczywiście. I Jarek, widzę, dzisiaj taki zmotywowany też jesteś? Ja zawsze jestem zmotywowany. Ja dzisiaj tak widzę wyjątkowo. Taki błysk wokół masz. To nie błysk wokół, tylko motyle w brzuchu, szef. Odkryj miłość. Żeby tylko ta miłość nie odwróciła uwagi od zadania, bo czas leci nieubłaganie. Ale pięknie pachnie PRL-em. Kochani, zostało wam ostatnie 5 minut. Dobrze, szef. Dobra, ja ci pokażę. No. Będziesz leciał dalej. Dobra. Jestem. Ale mi się ręce często stara. Z ekscytacji? Tak. Jak samochodzik, zobaczcie, jak z PRL-u. No dawaj, 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 dawaj. Grubszy zrób. Tak. Ale te bułeczki pachną. Ach, rozwalimy dzisiaj system. 10! 9! Coś kolorowego by się przydało. Tu masz koperki. 6! 5, 4, 3, 2, 1 i stop! Żywio, żywio. Zajebiście. Dobrze jest. Ale pięknie. No, ładnie jest, nie? Mamy dzieła sztuki, nie? No mamy. No nie wiem, co tam druga drużyna od Janie Pawli, ale naprawdę liczę na te nasze dwa dania. Zaczniemy od czerwonych. Ozorek na początek. Ja dzisiaj jestem zadowolony z naszych dań. Dziękuję bardzo. Pierwsze wrażenie wspaniałe. Nie wygląda na ozorek. Nie, to są placuszki z jabłuszkami. Tak wygląda, jak placuszki. Mamy tam ozór w cieście chrzanowym. Do tego jest piana chrzanowa. No i klasycznie piklowana marchewka i pietruszka. Fantastycznie. To mi bardzo smakuje, ponieważ to nie ma nic wspólnego ze smakiem PRL-u. Dziadku, czy byś tutaj coś zmienił? Tak. Zmieniłbym ciasto na nieco mniej bułowate. No ale miało być jak w PRL. Natomiast odozorkowanie ozorka na najwyższym poziomie. Bardzo super ciasto, kruche. Jeżeli chodzi o smak soli, idealne. Ozorek soczysty. I wspaniała jest ta pietruszka. Pani Grażyno. Specjalnie dla pani to piklowałem. No i ten piękny kwiatek sobie tutaj mogę tylko. I pasuje do szal. Przyklej to na majonezie. Czy coś pani Grażyno by zmieniła w tym daniu? Dałabym więcej szanu. Słuszna uwaga, pani Grażyno. Panie Andrzeju? No więc tak.
Jeżeli ja bym coś zmienił, więcej tego chrzanu bym dodał do tego ciasta, żeby ten smak tego chrzanu jednak dominował w tym cieście i ten sos, ten mus chrzanowy, czy... Mocniejszy. Mocniejszy. Moi drodzy goście, jakbyśmy mieli ocenić od 0 do 1. Połówka. Połówka. Tak. 1. Thank you very much. Najuczciwiej będzie połówka. Pomysł i wygląd... Brawo. Ale ciasto jest bardzo tłuste. Ozorek kocha chrzan, bo on jest dosyć delikatny, jest smakiem mdłe. Chrzan powoduje, że on nabiera walory, a tutaj niestety walorów nie nabrał. Bardzo dobre są piklowane warzywa. Wygląd super, pomysł super, ale smak tutaj niestety zawiódł. Dla mnie uczciwy pół punkt. Dziękujemy. Mogło być lepiej. Poprosimy Ozorek z drużyny niebieskiej. Olala. Na pewno to jest ozorek? Przecież to jest do jajek faszerowanych to, co się tam wkłada. Brakuje tylko rumianku i melisy, żeby tam położyć i już w ogóle będzie zielnik polski. Wspólnie z Julią chciałyśmy odczarować to często okropne wrażenie na temat ozorów i postanowiłyśmy je przygotować w formie carpaccio z sosem chrzanowym na bazie białego wina. Do tego krokiet ziemniaczany. Włosi, jak coś im smakuje, to pokazują błono. A Polacy tak. Pięknie wygląda. Jest fantastyczna ilość chrzanu. No i to puree genialne. Ja bym dała 1. Już? Tak. No i pani Grażyna ma rację, no. Polać pani Grażynie. Mnie zdania najbardziej smakował ten właśnie to puree. Za to najmniej z tego mi same ozory podchodzą. One są jakby są niedogotowane. Posłuchaj, bo ty masz problem już z uzębieniem i ty chcesz puree tylko jeść i papeczki. A ja, rozumiesz, lubię te żylaki. Okrutnico! Największe osiągnięcie ta twardość ozora. Dostałem solidny kawałek smacznego mięsa i organizm mi się nie wzdragał żadną miarą. Gdyby mnie ktoś spytał, a co to jest za mięso, to bym nie powiedział ozorek, bo bym... Ciekawe, co byś powiedział. Powiedziałbym nie garb się. Dobrze, że chociaż pan Jacek jest koneserem lekko twardawych ozorków. 1 ode mnie. A wy? Ode mnie pół za krokiety. No i niestety na tyle, bo ten ozorek według mnie za twardy. Smak sosu, który zrobiliście z tym dodatkiem wina i kaparów, perfekcyjnie się łączy z ziemniakami i z ozorem. Jedyny minus jest, ale dziadek lubi twarde. A, dziadek ma zęby jeszcze takie, że... Ho, ho. Chciałbym mieć takie zęby, jak ma dziadek. A nie masz? Ja cię rozumiem. Daję wam pół punktu. Pomysł na carpaccio, petarda, no i mamy 3 punkty. Teraz poprosimy drugie danie ekipy czerwonej, babkę ziemniaczaną. To jest dekonstrukcja bugaja mojej mamy w 2 odsłonach. I jest sztosem. Jest to fondant ziemniaczany z farszem z boczku, cebuli, koperku, a na wierzchu jajko sadzone. Drugą odsłoną są właśnie takie a la krokiety z farszem z babki ziemniaczanej w panierce panko. Do tego jest sos holenderski z koperkiem. Strasznie słony jest ten boczek. Bardzo twardy jest ten plasterek ziemniaków, niedogotowany, niedopieczony. I dupa, surowy ziemniak. Ja bym tu dała łyżkę śmietany gęstej, ale to już by było to PRL-owskie może. Więc mnie zachwycił ten krokiet, jest pyszny. Przypuszczam, że gdyby był gorący, byłby kilka razy lepszy. No biednemu to zawsze wiatr w oczy wieje. Boczek ma taką swoją przypadłość, że on moim zdaniem od razu dominuje. I zdominował, ale też i przykrył, że ten kartofel no jakby niespecjalnie dokończony był. 1 punkt. Jaki jeden punkt? Z dziadkiem szefa się nie dyskutuje. Prosto. 0. 0? Tak. Panie Andrzeju? Ja pół. Słuchajcie, ja wam daję 1 punkt. Za smak, za wygląd i za to, że zrobiliście
podwójną dekonstrukcję. Dziękujemy. Czas na fasolkę po brytyjsku w wydaniu drużyny niebieskiej. Nie boję się tej fasolki, bo wiem, że zrobiliśmy ją perfekcyjnie. Na talerzu mamy sos z pieczonych pomidorów, do tego pire z fasoli, maślane pire, chips z boczku, grillowana kiełbasa oraz standardowo bułka. Więc upiekliśmy bułeczkę. To po prostu są jakieś lata świetlne odległości od tego, co obowiązywało w PRL-u. I bardzo dobrze. Słuchaj, to jest tak dobre, że mi się nie chce mówić, no. Znaczy tak, konstrukcja genialna, pieczywo wspaniałe. Mnie to smakuje fantastycznie. To naprawdę miód na uszy. Dla mnie jest to trochę za dużo pomidorów w tym. A jednak fasolka jest po brytyjsku, a nie sos pomidorowy z fasolą po brytyjsku. To jest fasolka po brytyjsku. Ja daję pół punktu. Ja pół. Punkt. To na razie półtora. Dziadku. Punkt pełny. Bo? Bo się należy. Zrobiliście jeden mały błąd. Zrobiliście za mocno pikantny sos do takiego jasia. Bo jakbyście dali więcej może wędzonki tu i zmielili ją razem z tym sosem, to byśmy mieli zupełnie inną głębi smaku. Daję wam pół punktu, bo to jest smaczne. Fasolka smakuje. Trzy punkty nasze. Drużyna niebieska zdobyła 6 punktów. Drużyna czerwona 5 punktów. Przegraliśmy, ale o włos. Spędzicie czas na nagrodzie, tym razem blisko żywiołu wody. A czerwoni, wy dziś spędzicie czas, niestety, albo stety, z niebieskimi na nagrodzie. Nawet w pielnej kuchni zdarzają się cuda. Fajnie na was dzisiaj było patrzeć. W końcu widziałem, że coś zaczyna zazębiać. Dzisiaj pierwszy raz naprawdę jestem z was wszystkich. Super. Pioruńsko dumny. Brawo was. Sztos. Dziękuję wam. Przygotujcie się do nagrody i za chwilę się widzimy.